Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Lepki, a dzisiaj ponownie w Heroesach i dzisiaj, zresztą tak jak, świetnie, powtórzenie w pierwszym zdaniu, wspaniale ci idzie, Lepku. Dzisiaj, tak jak powiedziałem w ostatnim odcinku, spróbujemy z tego punktu wyjścia pokonać Alamara i również, jak i również tej powoli przejść do ataku na kolejnych przeciwników, z nadzieją na to, iż uda nam się, powiedzmy, że wygrać tutaj co nieco, chociaż boję się, iż ten przeciwnik może nam tutaj troszkę nieprzyjemności sprawić. Dobra, Jägerku, mój kochany. Podjedź tutaj, czy on... Cholera, nie wiem, czy on nie będzie miał wystarczająco dużo... dużego zasięgu, żeby tutaj podjechać. Tak więc ja bym tutaj spróbował mimo wszystko to zrobić. Myślę o tym bractwie miecza w każdym mieście, ale na razie nie mamy po prostu pieniędzy na to. No i tak jak powiedziałem, spróbujemy na tego Alamara tutaj zaatakować. Po prostu muszę go zniszczyć, bo ja nie dam rady. Zastanawiam się, czym jest Biblioteka Oświecenia. Pierwszy raz chyba ten budynek widzę, albo się nad nim zastanawiam jakkolwiek. Oj, niedobrze. Mhm. To był bardzo dobry bait. Powiem tak. To był genialny bait ze strony przeciwnika. Tym bardziej, że tutaj naprawdę się nie spodziewałem, że brązowy będzie miał aż taką armię w tym momencie. Okej. Czy mogę wszystko zmieścić? Niestety nie. To mi się chyba potem połączy samo, chyba że... Nie mam też kasy. Okej. Zróbmy coś jeszcze raz, co robiliśmy ostatnio. Czyli sprzedajmy część rzeczy. No, wiem, że to musi boleć niektórych graczy, ale no, trzeba to zrobić czasem. Czasem trzeba do takich poświęceń się przygotować. I w tym momencie spróbujemy ulepszyć, co się da, żeby móc połączyć te garnizony jak najbardziej, jak najlepiej. Ja tych też możemy ulepszyć, możemy. Okej, super. I też ulepszymy tych mnichów. Kapłanów. Zbrojnych na krzyżowców to jest mega OP jednostka w mojej opinii. Mamy jeszcze kuszników i łuczników, czy ich też damy radę ulepszyć, okej. Okay. Parę groszy nam zostanie jeszcze na kilku alabardników. To będzie bardzo ciężkie. Będzie bardzo ciężka bitwa. Znaczy tak czy tak wygramy, myślę, to potem jak już Christiany tutaj wbijemy, ale myślę, że i tak będzie ciężko. Okej, okay, tam się przeciwnik na razie schował troszkę. I tak, Christian niech spróbuje tutaj pojechać do stajni. Nie wiem, czy Jäger da radę tam wjechać bez... Tak, da radę. To jest coś pięknego. Zobaczcie, co tutaj się dzieją za jaja, tak? Gość z jednego zamku wyjechał i myśli, w drugim sobie tutaj powalczę. I sobie go odbiję łatwo. Nope. Tylko go wyminiemy i po prostu tam wbijemy. Oj, coś pięknego. Okej, okay, na razie gdzieś tutaj gość jeździ. Interesujące się to naprawdę zapowiada, moim zdaniem. W sensie cała ta tutaj przeprawa. No Jäger, uważam, że Jäger nie ma co jakby próbować stąd wyjeżdżać, tak? Znaczy może ewentualnie oddać część jednostek, tak, może oddać część jednostek Christianowi, ponieważ i tak Christian go w tym momencie zakrywa tutaj. To może niech odda. Nawet całkiem sporo oddał. Teraz zaczekajmy, zobaczmy, co zrobi przeciwnik. Możesz zaatakować? Wiem, że tutaj go osłania Christian, okej. Okay. Chwila, o co tutaj... Czemu ja tego nie zrobiłem jeszcze do tej pory? Szczęście, jeden punkt. A, to już nie mam miejsca na to. Czekaj, czy ja mogę mu oddać też meteorytu, ponieważ ona mi nie jest potrzebny. Siła korbacz, okej. W takim razie chyba w ten sposób będzie najlepiej. Okej, okay, i w tym momencie możemy zakończyć kolejkę, zobaczmy, czy zrobi to samo gość. Nie, po prostu tam poszedł po więcej rzeczy. To jest spoko. Tutaj na pewno nam odbije ten zamek, czyż nie? Tak też się spodziewałem. I tak, Jäger, znowu ty oddaj armię temu panu, koledze swojemu. Nie chcę tych gości, chcę zdecydowanie mnichów bardziej. W sensie, przepraszam, to są kapłani, już nie mnisi. Tutaj przepuścimy atak, to raz, a Jäger, czy on może wyjechać? Może wyjechać, okej. Okay. To jest, niech on się przeniesie tutaj do... nie tak, najpierw stajnie. Niech on nie zahaczy i potem pojedzie do tego miasta. I tak, przede wszystkim rekrutacja, mamy strasznie dużo kasy, zaraz się nam pewnie ta kasa zmieni. I nie będziemy jej mieli prawie wcale. Ale chce się na pewno tutaj paru rzeczy dorobić. Portal chwały. Będziemy mogli mieć więcej aniołów w ogóle, więc super. Ja szczerze mówiąc, to tak średnio finansowo nam się to opłaca, jak widać. I lepszą tej wieżę łuczników, żeby mieć... Z łuczników zrobić kuszników po prostu. Okej, no finansowo nadal będziemy słabo stali, ale myślę, że po tym ataku i tak da nam to całkiem spore możliwości. Jeszcze rzecz, klasycznie. Kamienna skóra. Potem od razu wejdzie tarcza praktycznie, myślę. Dobra, tutaj na razie atak na tych kuszników odpada trochę, z mojej perspektywy przynajmniej. Oj, niedobrze. Niedobrze. To tylko w najgorszym momencie dla nas, myślę. W sensie,
Może nie w tym najgorszym momencie, co w najgorszym miejsce na pewno dla nas. Okej. Pozbądźmy się ich. I uciekł. Okej, 16 kuszników straconych. Nie narzekam. Nie narzekam. Do tej kaplicy magicznego słowa można podjechać mimo wszystko. I jeden z przeciwników gdzieś tej... Dobra, oni się na razie tutaj rozbijają w okolicy. Trochę nas otaczają i to mnie trochę martwi, nawet trochę bardzo martwi mnie ta sytuacja. Okej, co mogę wziąć stąd? Mogę wziąć tego gościa, mogę wziąć trochę kuszników. Mogę ich wyrekrutować na ile się da. Cyk, cyk. Was już nie. Okej, zrobiłem co się dało. Teraz tak. Myślę na tym, czy w ogóle tej armii na przykład nie podzielić i na przykład, żeby im dać po połowie. Bo to jest w mojej opinii, to jest całkiem inteligentne. Żeby oni mieli po połowie armii. Chwila, nie tak. Tyk. Teraz tak. Nie tak. Nie był Ctrl, tylko Shift. Inaczej. Dodam mu wszystko. Tyk. 3, ok. Też na pół. Tyk. Zrobię to po prostu inaczej, będę tak rozdzielał. Zobaczcie, że to tyle trwa, ale uważam, że po prostu to ma więcej sensu, kiedy to rozdzielimy na pół, ponieważ w tym momencie mamy dwie dosyć spore armie, które mogą cokolwiek zrobić, tak? Czy oddałem już tak mniej więcej wszystko? Dobra, jeszcze kusznicy zostali. Ich muszę rozdać naprawdę tak. Nie, przepraszam. Ej, ich już dałem, chwila. Czego on jeszcze nie ma? Nie ma archaniołów. Dobra, archanioły sobie zostawimy. Myślę, że on będzie mógł mieć spokojnie aniołki na przykład. Tak, on sobie na przykład stąd weźmie aniołki czy coś tego typu. Dobra, to już na razie nic więcej nie zrobi. A to nie jest to miasto nawet, okej. Okay. Nieważne. Dobra, to Jäger tutaj. W takim razie nasz pan pancer Christian sobie pojedzie do góry. I na razie zakończę kolejkę. Zobaczmy, co zrobią przeciwnicy. Wycofują się. Tutaj jeden przeciwnik się niestety zbliża. Jest to Alamar właśnie. Ma już czerwone smoki, co jest dosyć interesujące. To również może się przełożyć na jego klęskę, oczywiście. Cyk, 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 cyk. Dobra, tutaj całą resztę zostawmy. Ulepszę sobie strażnicę. Ja muszę tutaj zacząć ulepszyć te rzeczy, choćby kosztem troszkę rekrutacji, ale po prostu potrzebuję mieć te jednostki, żeby po prostu one się nie marnowały w tych miastach, żeby po prostu one sobie nie stały od tak sobie. Dobra, czy to jest rekrutacja? Nie, tutaj nawet nie zacząłem rekrutacji. Rekrutujmy cokolwiek. Tak, chcę zakończyć kolejkę, zobaczmy co się stanie dalej. Tutaj atak przeprowadzony został. Niedobrze. W którym miejscu mam autosave'a? W tym. Oddam mu potem wszystkie jednostki i spróbuję tam po prostu zaatakować na to miasto. Okej, okay, zobaczcie, tym razem przeciwnik zrobił coś innego. Super, okej. Okay. Niestety ja muszę do takich rzeczy się posuwać, ponieważ no niestety, ale jak widać nie idzie mi najlepiej w tej grze. Cyk. Tych nie chcę. Dobra, to cała reszta mi się w ogóle nie przyda. Okej, okay, i teraz tak, Christian. Ty chłopie jedź tutaj gdzieś, powoli. Po prostu jedź, a pan Jäger... Niech podjedzie sobie w to miejsce. No dobra, to mi się nic nie przyda, bo zapomniałem, że nie wziął tamtych kawalerzystów. Niech podjedzie do tego miasta, niech on tam będzie po prostu... Wiecie, on będzie stał w tym głównym mieście, a Christian będzie się tutaj rozbijał w okolicy. Nie, czy też nie jest jakiś bait, ale chcę zaryzykować. Wolę zaryzykować niż nie zrobić nic. Ja teraz jakaś drobna rekrutacja niech pójdzie. Jäger niech tutaj też wbije. Od razu. Przynajmniej jednego archanioła. W sumie to jeszcze może zrobić coś innego. Zrobić coś takiego. Tyk. Kawalerzy są na czempionów i wróci. Chociaż jeszcze mógłby zrobić coś takiego. Okej. Okay. I w tym momencie jest lepiej. Mam spory dylemat, ponieważ przede wszystkim finansowo jesteśmy w dupie, tak? W sensie tak trzeba to nazwać po imieniu. Jestem po prostu w dupie z tym. Chwila. Ja od tej kamiennej wieży jeszcze tam dam radę do niego dobić? Tak. Sprawda obrona nam się jakoś bardzo nie przyda, ale zawsze jest to coś. I tak, teraz kamienna skóra. Ona ma ponad 200 obserwatorów. Myślę, że skończy dla nas naprawdę bardzo tragicznie, dlatego też próbuję od razu wyjechać czym się da do przodu. 700 obrażeń. Jesteśmy w stanie zadać, czy możemy zrobić wszystkie. Nie zabiliśmy, a i tak nie ma tragedii. Archanioł stracony. Boli. Ale mogło być gorzej.
Cyk, cyk. Krzyżowcy. Labarnicy. Nie chronią. Cóż idzie bronić, coś takiego. A w tym momencie wchodzi. Ostro. Ile tutaj zostało? Tutaj zostało 110, cholernie. Możemy tego tak zostawić. Tarcza. 70 jeszcze pozostało. Smoki zabite. Atakujemy na Manticory. Tutaj, o Jezu, te harpy nas załatwią. Harpy nas załatwią, coś tak czuję. Mocno. Straciliśmy już masę jednostek po prostu, masę. Jeszcze jeden atak. Okej, w takim razie wychodzimy naprzód. Naprzód moja armia, czy coś tego typu. Atak na Manticory. Tak samo. Oczywiście skupienie się na czempionach, mądrze. Mam jeszcze jakiś czar, tak? Pole mocy. Okej. Słuchajcie, ja teraz naprawdę myślę nad tym, co mogę zrobić jeszcze. Zrobimy coś takiego. Okej, załatwione. Okej, skupmy się teraz na tych harpiach wiedźmiach dokładniej. Czempioni niech dobiją te złe oczy i uciekł. Straty, powiem szczerze, u nas, porównując straty, uważam, że są mniejsze, aczkolwiek i tak straciliśmy dosyć sporo, patrząc na ogół naszej armii. Nie wiem, jak to jest w wypadku przeciwnika, ile on tak naprawdę armii ma swojej, ale u nas to było całkiem sporo. Właśnie, czemu? Patrzcie, jedna rzecz. Czemu ja tego nie odbiłem wcześniej? O Jezu Maria, ale głupota. Dałem przeciwnikowi bardzo dużo surowców, prawdopodobnie nawet więcej niż się spodziewam. Dobra. Cyk, cyk. Potem sobie tego czempiona zrobimy, w sensie tego kawalerzysta na czempiona. I na razie zakończymy kolejkę, zobaczmy co się stanie dalej. Myślę, że w tym momencie bardzo mocno pokierowaliśmy przeciwników. Zobaczmy, jak wygląda ich najsilniejsza armia. Siły armii oczywiście nie znamy, ale teraz mamy jakiegoś innego gościa, tak. Czyli załatwiliśmy im najsilniejsze, teoretycznie najsilniejsze armie. Co nie oznacza, że on na przykład nie może mieć dwóch czy trzech takich samych armii, tak? Takiej samej siły. Bądź podobnej siły. Co jest oczywiście, co może być dla nas również zgubne. Pierwszy raz chyba teraz zagram na dwóch bohaterów, tak, że będzie dwóch bohaterów po prostu użytecznych. Dobra, przejdźmy się do czempiona. Tego jednego. Zbierzmy to. I spróbujmy. To może być ryzykowne. Tego też, ja sobie w tym momencie zapiszę. Odcinek 114 to jest bodajże. I zaatakujmy. Spróbujmy to zrobić, no. Ja szczerze mówiąc, to co ja tutaj robię, to jest dla mnie osobiście tragedia. W sensie pod tym względem, że możesz to dla nas skończyć naprawdę na bardzo różny sposób. Myślę, że można spokojnie zaatakować, tutaj nie ma dużo jednostek, więc... Więc atak to jest jak najbardziej, myślę, stosowny. Mamy mało many, więc na razie nie chcę już zużywać więcej. Będę atakował na spokojnie, myślę, tutaj w środku. Okej, nie mogę kontratakować tych, dobrze wiedzieć. Trzeba będzie to pamiętać na kiedyś, na przyszłość, że Cerberów nie można atakować. Kontratakować, przepraszam. Okej, ile mu zostało jeszcze? 220, to z palcem w nosie. Cyk. Cyk. Stoimy. Sporo kuszników stracę, a poza tym strat nie będzie, więc no, 20 kuszników prawie. Trochę dużo, ale prawda, powiedzmy, że można to jakoś sobie przebaczyć. Dobra, Jäger w takim razie, tak jak mówiłem, spróbujmy tutaj zaatakować.
I w tym momencie będziemy mieli ogarnięte dwa zamki po dwóch stronach, co będzie dosyć dużym plusem moim zdaniem dla nas. Moim zdaniem to będzie spory bonus. Mogę zrobić trochę inaczej. Kamienna skóra na archanioły, ponieważ one będą główną jednostką, która oberwie agro. Myślę. W mojej opinii. Więc znaczy to jest raczej dosyć oczywiste, tak? Mhm. Okej. Okay. Na razie luz. A niestety oczywiście obrażenia od moich łuczników są dużo, dużo mniejsze, ponieważ prawda, oni nie mogą strzelać w pełni, ponieważ tutaj nie mamy tego łuku, prawda, magicznego, który mamy na u drugiego bohatera. Cyk. Weźmy tarczę na gryfy. Ponieważ one też tutaj w tym momencie wbiją. Próbują załatwić te demony. Okej, okay, mądrze. Bang. Okay. Straty też marginalne raczej, moim zdaniem. Zaawansowany mistycyzm, zdecydowanie tak. Ale przydałoby mi się, żebym mógł tutaj na przykład sobie wyrobić jedną rzecz. Kuźnia. Poza amunicją. Do dupy troszkę. A co ja mogę zrobić? Czy tutaj mogę zrobić kusze balisty, czy co mogę? Czekajcie, co dajemy te kuźnie? Balisty właśnie. To by się przydało, żebym kupił sobie balistę w jednym z tych miast. Potem. Jak wygląda kasa? 8000. Chętnie. Mocno chętnie sobie coś wyrekrutuję. To się da. W sumie dzień siódmy to akurat. Rekrutacja chociaż poszła jakakolwiek. Można się stąd na razie troszkę wycofać, ze względu na to, że tutaj będzie przeciwnik może jechał albo coś tego typu. Okej, mamy kolejny tydzień. Przeciwnik jest tutaj. Ile on ma? To jest kolejny najsilniejszy przeciwnik, w sensie najsilniejszy bohater przeciwnika. Ja sobie tutaj na razie wjadę do tego zamku, w sensie spróbuję podjechać do tego zamku w okolice. Dlatego, że chcę w przyszłym tygodniu, w przyszłym dniu kupić sobie, prawda, kupić sobie balistę. Więc ja sobie tutaj pojadę w takim razie do podziemi, skoro on nie chce, jak prawda, nie przyjdzie Mohamed do góry, to przyjdzie góra do Mohameda, tego typu. Dobra, myślę nad tym. On jest tam już dzień drogi od tego miasta, ja się tutaj wracam w takim razie. Cholera, niedobrze. Zeszły mi... Już zeszły mi nie bonus, tylko zeszły mi stajnie. Znaczy to są bonusy, ale no wiadomo o co chodzi, tak? Okej. Okay. Tu jest raczej spokój, tu też raczej spokój, można stanąć. Cyk. Cyk. I ostatni balistą. Okej, okay, załatwione. 11 kuszników straconych, trochę to może zaboleć, ale w tym momencie odbiliśmy jeden z miast przeciwnika, co jest dosyć dużym plusem. Tutaj szczerze mam wątpliwości, ale spróbujmy tutaj podjechać. Jak wygląda ten drugi bohater? Mogę go zobaczyć. Nie. Nie chcę się na niego rzucać. Boję się, że on tutaj może nam spróbować wjechać zaraz. Tym bardziej, że tam jest miasto jedno puste, które pozostawiłem, ale w takim razie ja stąd wyjadę. Powiem wam, że teraz myślę nad tym, co zrobić, bo jestem trochę w nieciekawej sytuacji. Tak, spróbujmy tutaj dojechać do tego miasta. Spróbujmy tutaj wrócić. Z tego miasta spróbujemy pojechać do tego miasta właśnie. Tego tutaj, o. I spróbujemy się tutaj również spotkać z Christianem i spróbujemy całych trzech przeciwników, którzy tam są, wyeliminować. Jeśli nam się to nie uda, no to trudno, jakby będzie trzeba to przeżyć. Ponieważ będziemy mogli stracić to prawe miasto, ale bardziej wolę stracić prawe miasto niż bohatera. Ponieważ boję się, że oni chcą tutaj jednak Christiana jakby też trochę okrążyć, prawda? Właśnie tak też się spodziewałem, że tutaj to miasto zostanie zaatakowane po chwili. Jäger, chłopie, ty też tutaj jedziesz. Znaczy przede wszystkim ty jedziesz tutaj. Odbijasz sobie balistę, jak będzie ci potrzebna. Ja nie wszystko mogę wziąć, więc bierzemy to, co możemy. Nie będę się już bawił na razie w dodatkową rekrutację. Ani z tego typu. Bierzemy was i jedziemy automatycznie do Christiana. Któremu mogę dać część jednostek. Tak. Zresztą mogę mu dać część tego. Mogę mu dać trochę. Tak. Dobra, teraz to zawaliłem. O, można w ten sposób zrobić. Dobrze wiedzieć. Okej. Okay. Mogę dać część kuszników. Cyk. I trochę czempów. Okej.
I na razie tak stańmy, ponieważ boję się, że przeciwnik może nas tutaj zaatakować. Nawet jak tam wjedzie do miasta, to nie ma tragedii. Okej, ominął to miasto, zostawił je. Mądrze. No niestety to prawie miasto, w sensie miasto tutaj prawie prawdopodobnie ono będzie stracone, bo gdzieś tutaj już widzę przeciwnika właśnie, który jedzie. Ale my się skupimy na tym, żeby jednak się tutaj trochę... O, jasny gwint, o, jasny gwint, o, jasny gwint. O nie, ale jestem w dupie. No, o, niedobrze. To zrobiło bardzo nieciekawie. Tam na dole oczywiście nam odbili miasto, ale tego się, nic innego się nie spodziewałem, niczego innego się nie spodziewałem. I jest ten przeciwnik zaraz przy Zubin, on tutaj przyjechał rzeczywiście. Jäger, na ile ty masz ruchu? Okej. Mm-hmm. Mogę się przeciwstawić, niespecjalnie, nie mam też za dużo, ale zróbmy cokolwiek, tak? Po prostu zróbmy cokolwiek, żeby go nawet chociaż troszkę obić, żeby nie miał też w ogóle rekrutacji tam, bo to też jest ważne. Żebym nie mógł też sobie żadnych jednostek dodatkowych dołączyć już do swojej armii. I tak, teraz... Jestem nad trzecim bohaterem. Robimy to. Potrzebuję trzeciego bohatera. Służyć i chronić, chłopie. Czy coś tego typu. Okej. Okej, i ty, mój drogi... Troszkę to na pewno pojeździsz, żeby zebrać... Dwa drobne surowce, ale jednak. I tak, przede wszystkim też poulepszamy te już niektóre rzeczy, żeby móc w końcu jakby przejść do wyższego poziomu tego tej rekrutacji, żeby to w końcu miało ręce i nogi. Koszary też chcę ulepszyć, żeby móc mieć tutaj już też krzyżowców. Okej. Okay. W takim razie... Jest atak od innego bohatera, zobaczcie, to jest ciekawe, że inny bohater nas atakuje. A to jest bardzo spoko dla mnie. Dlatego, że on straci jednego bohatera, którego by miał, to jest zawsze dodatkowy bohater, tak? To jest zawsze 2,5 tysiąca golda. To jest zawsze problem. Strasznie się cieszę z tego, jak mi ta gra idzie, co? W sensie, może nie jest to ultra najlepsze, ale zawsze jest to coś. Niech on tutaj przywoła demony, właśnie. Dobrze, że tutaj mam tego gościa, no. Dobrze, że w ogóle sobie przypomniałem o tym, jaką on ma umiejętność dzięki przeciwnikowi. Te demony też będą atakowały jeszcze raz. Na Manticory. Pięknie, te Manticory obrywają strasznie. Tutaj zaatakujemy tą harpię, która nam tutaj przyleciała. Zdenerwuje tylko i wyłącznie. To stracone głupie magogi, mogłem tego nie robić. Ale trudno, już teraz za późno. Okej, no i w takim razie teraz czekamy. Ja mogę sobie przywołać chyba jeszcze... Nie, bo to są te demony, dobra, demony niech się przesuną. Z tych magogów przywołać też demony. A nie, mogę tylko raz tego czaru użyć, okej, rozumiem. Nie atakują, trudno, jakby nie mogę nic innego i tak zrobić. Drugi uciekł. Spodziewałem się tego, no i teraz przyszedł czas na prawdziwy atak. No będzie dla nas tragedią, tak? Tutaj nie damy rady absolutnie się wybronić z tego. Tego jestem pewien. Ja spróbuję się chociaż jakoś tak bardziej zbić tutaj. Czy to są sutańskie? To są chyba normalne, co nie? Jeszcze. A zapomniałem, że on ma magogi. A, i się tutaj zbiłem w kupę niestety. Mój błąd. Magogi tutaj oberwały. Sutańskie ifryty wchodzą i w tym momencie wchodzi już cała reszta, więc będziemy trochę w dupie. Jeszcze sobie przywołał tych. Okej, okay, a ma 40 many, czyli nie będzie miał przynajmniej na jak się to nazywa, na implozję potem. Nie, przepraszam, implozja 25 many kosztuje. Mój błąd. Okej. Okay. Straty jakieś tam były. I teraz tak, pierwsza rzecz. Szybki zrzut jednostek do Christiana. Tak, bo teraz Jägerem graliśmy. Christian, ty. Mój drogi. Atak. Teraz trzeba się będzie bawić. Żeby jak najmniejsze straty były. Okej. Zrobimy tak, że zaatakujemy stąd. Czyli damy radę. Jest tam 70, co nie? To tak. Nie, 28, okej, to nieważne. Coś mi się tak właśnie nie podobało, że jak to 70, przed chwilą było ich tam 20 kilka, nie? Okej. Gryfy też nie podlecą.
Helenik, zobaczcie ile many ma już teraz. Ma niezłą regenerację. Okej, złe oczy, bo tam jeszcze nie one jeszcze nie biły, a te i tak są zablokowane. Krzyżowcy niech wyjdą. Alabarnicy też do przodu. Magogi raczej nie, głównie mnie interesuje to, żeby tej fryty tutaj też troszkę poobijać. Okej, i w tym momencie mój archanioł wraca. Załatwił tak wszystko co miał. Ta bo tarcze cholera rzuci, byłoby mniejsze straty byłyby finalnie. Dobra, jesteśmy w stanie tego zabić, więc dobijamy go, a nic więcej tutaj właśnie nie mogliśmy nic zrobić. A tak? Jezu, nawet chciałem zaatakować swoją jednostkę, brawo ja. Atak. I GG. Bang. Proszę bardzo, jakie straty małe. Znaczy, może w porównaniu tak jakby wyszło tak średnio, ale i tak jest moim zdaniem dobrze. Dobra, moi drodzy, myślę, że to już zostało załatwione teraz. Mamy jeszcze jakieś 2 czy 3 minutki odcinka, tak więc spróbujemy na razie tutaj troszkę ogarnąć z tym, co się dzieje w okolicy. Czy mam coś tutaj do ulepszenia, co mogę ulepszyć? Chyba nie specjalnie, a ulepszymy sobie strażnicę w takim razie. Może to nie jest najlepszy pomysł, ale potrzebuję, żeby mieć w miarę jednostki po prostu ogarnięte też tutaj. Tak, na pewno weźmiemy tych gości, weźmiemy tak, cyk. Weźmiemy ich oraz anioły. Możemy tutaj wyrekrutować. Dobra, to wyrekrutujmy po prostu. Może już trochę głupio, że zrobiłem to po wzięciu jednostek, ale tam dużo czasu nie stracimy. Dobra, i pan Orin. Orin. Tak chyba, mam nadzieję, że tak się go będzie czytał mniej więcej. Niech jedzie tam. Ten niech się cofa do tego zamku. Tutaj jest póki co spokój, więc mnie to cieszy. I myślę, że właśnie Jäger będzie zmierzał do tego zamku i będziemy to jakoś tak chronili po części, tak? Natomiast jak tutaj się stawia bohater przeciwnika. Myślę, że będzie można na niego zaatakować, spróbować przynajmniej, albo... Znaczy bronić się przede wszystkim przed nim, może tak powiem. Ponieważ on nas najbardziej interesuje, chociaż cholera, mogę go chyba zaatakować. Dobra, już za późno. Już teraz to już jest za późno, już nie chce się tam cofać. Zresztą mi się to nawet nie opłaca. Tutaj też wyrekrutujemy co się da. Klasycznie ja będę rekrutował wszędzie co się da, tak, żeby... Po prostu to mieć. Cyk. Kapłanów muszę niestety zostawić, ponieważ nie mam miejsca na nich. I okej, na razie to tyle. Orin będzie mógł jechać powoli do góry. A Christian. Aha, no tak, on stoi w zamku, żeby chronić ten zamek. Okej, ten nas dogonił. Mądrze. Pęk. Myślę, że to było akurat dosyć inteligentne, co zrobiłem. A tak, tutaj do góry. Jeszcze jeden tutaj w halabardników. To są pikinierzy. A, bardzo, bardzo mądre błogosławieństwo tutaj ze strony przeciwnika. Chyba tutaj mam zablokowanego czempiona. Niedobrze. Tutaj trzeba zaatakować gryfami. Walimy w gryfy, absolutnie. Absolutnie wszystkim walimy w gryfy, co możemy innym. Niestety nasz archanioł spodziewałem się, że tutaj padnie. Ale i tak jest, i tak nie jest źle. Muszę to powiedzieć, i tak nie jest źle. Uważam, że nie ma tragedii. Ci moi czempioni będą totalnie wyłączeni niestety z walki. Na teren. Teraz, oślepienie. Okej, okay, oślepienie nam zeszło już. Więc tak, myślę, że błogosławieństwo na moje gryfy tym razem pójdzie. Walniemy im. Będziemy walić dalej w te gryfy. W sensie będą straty ogromne, ale pozbędziemy się kolejnego mocnego przeciwnika, mianowicie w tym wypadku brązowego. Krzyżowcy na razie stoją, ponieważ ci nawet jak podejdą, to i tak będą za daleko, żeby naszych uderzyć, więc my będziemy mieli pierwszeństwo dwóch ataków. Okej, okay, pięknie. Na razie jestem zadowolony z przebiegu walki. Okej, okay, i w czempionów dalej. Krzyżowców. O cholernik, teleportacja. Mądrze. A nie chcę nawet rzucać jakichś takich głupich czarów, bo sobie nie chcę też zabijać jednostek. Magiczna strzała niech poleci w krzyżowców. Okej. Okay. Niech stoją, niech zbierają na siebie agro ewentualne. Dodatkowe. Przeciwnik uciekł, okej.
Zaawansowany magia ziemi czy podstawowy talent magiczny? Podstawowy talent magiczny, zaawansowany talent magiczny. Ekspert mistycyzm. Okej, okay, poszło. Pięknie. Pięknie. Jestem mega zadowolony z przebiegu tego, co się tutaj stało. Tutaj mamy kolejnego brązowego bohatera, który... W ogóle chyba brązowy jest trochę w tyłku, powiedzmy, że ze wszystkim, co? Ja mam w ogóle naj... Nie, przepraszam, nie ona mniej. To pomarańczowy ma na teraz najmniej zamków. Okej. Okay. Bohater wiem, że bardzo dużo ma właśnie brązowy. Patrzcie. Patrzcie, co nam się udało zrobić. Jezu, jaki jestem zadowolony. Nawet nie wiecie, jaki jestem w tym momencie szczęśliwy z tego, co się stało. Ale im skopaliśmy dupska. Ale jestem zadowolony. Kurwa mać. Aż naprawdę, no, przekleństwo to jest najdrobniejsza rzecz, którą teraz mogę rzucić. Jaki ja jestem szczęśliwy w tym momencie z tego, co się stało. O! Tak, to jest właśnie ten element, gdy macie tą taką ogromną satysfakcję z tego, co zrobicie. I tak jak myślę, tak jak mówiłem, to będzie ten gość, tej Orin, będzie on między tymi trzema zamkami jakoś migrował. Jegerek, tak jak wspomniałem, będzie jechał raczej do tego miasta, chociaż kurczę, boli mnie to, że mam tak mało halabardników. Może sobie troszkę wezmę od Orina potem, w sensie Orin tam po prostu podjedzie. No i ten pan niech, nasz ukochany, niech Christian, niech tutaj podjedzie. Bierze ten tartak i potem pojedziemy do podziemi, ale moi drodzy, w tym miejscu zakończymy, ponieważ naprawdę fajnie wyszło i chciałbym, żeby ten odcinek pozostał takim, a nie innym. Mogą być te odcinki ostatnio krótsze, a to dlatego, że bardzo dużo montażu tutaj robię mimo wszystko, w sensie może nie aż tak dużo, jak może się wydawać, ale jednak sporo. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że możecie zostawić suba, dać łapkę fajnego naszego Discorda, bo was serdecznie zachęcam. Zostawmy mi patronami na Patronite, gdyż każda złotówka jeździ się do rozwoju kanału, a tymczasem żegnam się z wami, do zobaczenia i na razie.